Świń, świń numer jeden. Świń, świń numer dwa. A co się stało z tobą? Co miałeś mówić? Nie wiem. Nie. Dopiero przyjechałeś, proszę nie denerwuj mnie. Masz tutaj proszę. Takiego coś na nosie. To jest mój nos. Ale tutaj masz po lewo, no? Po lewo, no? Takiego prychola. Nie mam prycholi. Jak wiecie, albo i nie wiecie, ten dom, w którym aktualnie się znajdujemy, jest najstarszym domem youtuberów. No tak naprawdę nagrywamy tutaj, w zasadzie ja nagrywam od 2017 roku. Dom został niezmieniony tak naprawdę od tamtego momentu znacząco. No i wydaje mi się, że już jest odpowiedni czas, żeby ten dom zmienić. Także dzisiaj zostajecie poinformowani, że nadchodzą duże zmiany na kanale, a w zasadzie upgrade domu, bo no ten dom już jest za stary. No to jest pierwszy dom tak naprawdę na YouTubie i wydaje mi się, że pora go zmienić. Jest odpowiednia pora. Długo na to czekałem. No i tak naprawdę będzie to pierwszy, ale to pierwszy modern house, czyli nowoczesny dom, który będzie po prostu zamieszkany przez youtuberów, także no to jest naprawdę gruby dom. Naprawdę gruby dom. Obydwa te domy, które wam pokazałem, są fajne, ale ten, który ja wybrałem, no po prostu zmiecie z powierzchni ziemi. Bo nie ma podjazdu tak naprawdę do tego domu. Oglądałem tak naprawdę wszystkie domy w Polsce i do tego domu nic nie ma podjazdu. Także jaram się mega. Mam nadzieję, że wy również się jaracie, bo no, zrobimy sobie Amerykę w Polsce. I mówiąc oczywiście o wszystkich domach w Polsce, miałem na myśli, że wszystkie domy powyżej 8 milionów złotych widziałem, po prostu byłem w nich. O. Hubert. Szkę, Ameryczka, suko! Pozdro, mordeczki! Robimy to! Tylko teraz robimy to! I ty to zobaczysz na własne oczy! Na własne oczy! Za niedługo! Czekajcie! Proszę, czekajcie! Musicie to zobaczyć. Co sądzisz o nowej chacie? No ogólnie to brak słów, nie? Generalnie to... Ale po co jak nie paliłem, to muszę iść zapalić. Znaczy, my to już wiedzieliśmy wcześniej, wiadomo, nie? Ale... Ja się zapalić, ja się tych zdjęć przed chwilą naoglądałem i tego wszystkiego... Ja już na to nie patrzę. Ja już na to nie patrzę, bo... Wkurwia mnie to, jak na to patrzę, więc... Ja wszystko mam w dupie i mam taki dzisiaj dobry humor, że... Chodź. Zapalimy, pa! Jolka, chciałem się tylko poinformować... Słucham? Że nie wchodzisz do nowego domu. Zabawne bardzo. Świnka ładnie wygląda. Pokaż ją. Nie chcesz poprosić o follow? Nie. Powiedz tak proszę o follow. Nie. Zaobserwujcie Karinkę. Świniaczka zaobserwujcie. Ona nie ma Instagrama, a ty masz. Dodasz zdjęcie ze świniaczkiem na Instagrama? A kto tu leży? Kotek. Kotek? Kotek chrum chrum. Ale raciczkę. Patrz, ona... Zjadłeś taką raciczkę? Co? Zjadłeś taką raciczkę? Ty byś zjadła, bo to taką wyglądasz. Jestem niby sorzerą. Żeby nie było, tego domu nie sprzedaję, no bo ten dom jest warty około 2 miliony złotych i nie potrzebuję aktualnie gotówki, bo mam gotówkę, także zostawiamy po prostu ten dom, tak że będzie ten dom po prostu jako domek letniskowy.